Od jakiegoś czasu zauważyliśmy w przystani, że rodzice spędzają bardzo mało czasu ze swoimi pociechami. Najczęściej są zapracowani i skupieni na zdobywaniu środków finansowych, aby móc utrzymać rodziny. W związku z tym promujemy aktywne, aktywne spędzanie czasu razem z rodziną. Spływy Ojca z Synem odbywają się od 2005 roku. Zaczynaliśmy od jednej imprezy, w tym roku mamy ich już 18 w planie. Organizatorem jest Ruch Nowego Życia i Akademickie Stowarzyszenie Turystyczne Przystań oraz inne organizacje w zależności od turnusu. Przykładowa taka impreza trwa 6 dni. Zaczynamy najczęściej w sobotę, niedzielę lub poniedziałek wieczorem a kończymy odpowiednio w piątek, sobotę lub niedzielę rano. W ciągu takiej y, tygodniowej wyprawy 5 dni spędzamy w kajaku. Pływamy około 3 do 6 godzin. Podczas y, tygodniowej wyprawy przepłyniemy około 90 km i wpłyniemy kajakiem do Bałtyku. Kończymy na plaży, albo w ustce, albo w Darłowie. To jest plan tegoroczny, a każdego roku staramy się urozmaicać w plany, tak, by każdy, można było płynąć z nami co roku i mieć coraz to nowe rzeki. I nasze imprezy to są, są wyprawami bezalkoholowymi, chrześcijańskimi, adresowane do osób, które chcą poznać Polskę i także poprawić swoje relacje rodzinne. Często ojcowie są najbardziej zapracowani i najwięcej najbardziej chcieliby poznać swoje dzieci. Taki spływ ojca z synem jest do tego doskonałą okazją, aby móc się wzajemnie poznawać, uczyć współpracy, zrozumienia